Halo widzowie, jest bardzo ważna informacja, ponieważ wczorajszy odcinek, który wrzuciłem, wystąpił pod nim błąd i musiałem go usunąć z YouTube'a wczoraj i postanowiłem wrzucić go jeszcze raz dzisiaj rano, ale dzisiaj rano coś z nim się znowu dziwnego dzieje i on po prostu totalnie stoi w miejscu i nic się nie dzieje, pewnie nie wiem, powiadomienie nie przyszło, no bo ja nigdy nie wrzucam filmów o tej godzinie, ale jeżeli ktoś po prostu nie widział odcinka wczorajszego albo widział i chce sobie przypomnieć, co się na nim działo, bo fajny odcinek, no to zachęcam, żebyście wbili po tym odcinku, możecie wejść tam, to jest bardzo krótki też odcinek, ten drugi, bo on trwa 10 minut, więc myślę, że warto. A ja nie przedłużam, lecimy dzisiaj z odcinkiem kolejnym z Minecrafta. Jesteśmy na Palionowie oczywiście, ponieważ tutaj straszy Pennywise i dwa dni temu dowiedzieliśmy się, że porwał on Dave'a i to jest niedobra informacja, to jest, powiem więcej, to jest bardzo zła informacja. A żeby go uratować, musimy go odnaleźć. Z tego, co mi pisaliście w komentarzach, jest on uwięziony w kanałach, więc po prostu będziemy musieli się udać do tych kanałów i tam go gdzieś poszukać. Ja bardzo tam nie chcę wchodzić, naprawdę, bo po tym, co się ostatnio tam działo, podejrzewam, że znowu będą się działy naprawdę straszne rzeczy. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19 i czasami jak mi się film zepsuje, to wrzucam go następnego dnia rano. Nie no, to w sumie się zdarzyło dopiero pierwszy raz, ale spokojnie, już tak nie będzie. Jestem u siebie na chacie, oczywiście na Palionowie, z tego powodu, że tutaj zawsze kończę odcinki i zazwyczaj też je tutaj rozpoczynam. Tak to wygląda, ale słuchajcie, tak jak powiedziałem na początku, musi... Okej, zaczyna się. Widziałem Pennywise'a, który wchodzi do kanałów i... chodzi gdzieś tam, widzę jego nick, chodzi gdzieś po kanałach, no nie no, to jest najgorsze, że ja już widziałem, że on wchodzi tam, to jest przecież tragedia. Dobra, musimy tam pójść oczywiście, no bo nie ma to tam, to ja zabiorę sobie te dwie lampy, ponieważ wpadłem na taki pomysł przed odcinkiem, że może któreś ze świateł będzie na niego źle wpływać, na przykład to światło, ta latarnia będzie, nie wiem, nie będzie mu przeszkadzać, ale na przykład może ta niebieska latarnia będzie mu wpływać na niego i może będzie go jakoś, wiecie, odstraszać i tak dalej, więc trzeba różne rzeczy przepróbować. Wy mówiliście mi też, że mam się go nie bać i wtedy on nie będzie mógł mi nic zrobić, ale jak się mam nie bać takiego kogoś? Przecież on jest przerażający, widzowie, nie da się go nie bać, więc niestety, no nie wiem, ten pomysł był mocno średni. No ale cóż, a ja wiecie co, założę sobie jeszcze zbroję, bo mam tutaj zbroję akurat tą netherite'ową też, więc dlaczego miałbym jej nie założyć, skoro idę na taką, kurczę, walkę, że tak to ujmę, i wezmę sobie złote jabłko, bo gdzieś tutaj widziałem w ogóle, że ma złote jabłko, a zapomniałem go zabrać. Czekajcie, gdzieś tu było. O, jest, o, nawet dwa, no to patrzcie, kurczę, jaka, że tak powiem, oszczędność. Dobra, lecimy w takim razie. Ja może tak, nie będę potrzebował na pewno łopaty, więc może tu damy sobie to jabłuszko. Weźmiemy sobie pochodnie, tu damy. Kilofu też nie będziemy raczej potrzebować. Raczej coś w tym stylu może będziemy potrzebować, chociaż może bardziej będziemy potrzebować kilof niż siekierę. Mamy miecz, więc na mieczu lecimy. Dobra, uwaga. Biorę w drugą rękę latarnię. Nie, słyszeliście ten śmiech? Słyszeliście ten śmiech? Podchodzę ledwo co do kopalni, znaczy do kanału i już słyszę jego głos. Dobra, no trudno, musimy stoczyć tą batalię, że tak to ujmę. Dobra, jesteśmy... No on tu czeka bez przerwy, oczywiście, że czeka. To on tam rozwalił blok, czy mi się wydawało, czy mi się przewidziało? Rozwalił chyba, ej, dobra. Dobra, musimy być spokojni, powolutku. Tutaj, tu jest ta książka lalala, ja nie chcę do niej patrzeć, idziemy powolutku kanałami. I co, ja tu nie chcę być. On tu był za rogiem, rozwalił ten blok, widziałem, że rozwalił. Dobra, musimy poszukać Dave'a. Idę jeszcze raz w tamtą stronę, gdzie była ta głowa, z tego powodu, że gdzieś w tamtą stronę była ta taka baza, w której on tam zrobił coś jakiegoś dziwnego, że była ta głowa Dave'a i tak dalej. Więc musimy jakby to przeanalizować. Te kanały są strasznie długie i ja już jakby się w nich gubię. Szczerze mówiąc, ja nie mam pojęcia, gdzie ja byłem, a gdzie jeszcze nie byłem. I nie mam pojęcia, jak one daleko idą tymi kanałami. Jedyne co wiem, to trasę stąd, tam wiem... O kurde, rzucił jakąś potką do mnie i znikł od razu. Ale nie wiem, co to była za potka nawet, bo nie zadziałała na mnie. Dobra, nie wiem, idziemy tu na górę. Tu. Tutaj te jego głowy mnie tak straszą, ja nie chcę tutaj widzieć. Dobra, czy tutaj jest coś nowego? Nic tu nie ma nowego. Jakby, wydaje mi się, że to jest jakby groźba na Dave'ie, że po prostu jego głowę tutaj dał. Tu jest mnóstwo tych głów tego klauna, to jest tragedia. I on tu się ostatnio pojawił w tej klatce. Wow! O kurde, ale się wystraszyłem, że on tam siedział teraz. Nie, dobra, wracam chyba do kanałów, bo... Jak się to w ogóle prowadzi? Ej, bo nie sprawdziłem tego nigdy. Gdzie to prowadzi? Gdzie my wyjdziemy w tym momencie? Czy to jest... Czekajcie. Aż mi ciężko jest sobie wyobrazić, gdzie my w tym momencie wyjdziemy. Okej, nie wiem, co to jest. A, chyba wiem. Widzowie, co to jest. Czekajcie, upewnię się tylko. Czy to jest... Tak, tak, dobra. To jest ta nasza fontanna w tym miejscu, widzicie? Jesteśmy koło naszej Hawiry, więc to jest tutaj. Okej, no dobra, no to fajnie. Musimy się tu dostać teraz z powrotem, bo chcę tam wejść z powrotem do tych kanałów, żeby tam dalej porobić coś. O kurczę, jak szybko spływamy na dół, co jest teraz tak... Myślałem, że coś mnie wciąga na dół. Nie wiem, co to było. Dobra, jesteśmy z powrotem w kanałach. To światło na niego nie działa. Spróbujmy tą drugą lampę. O, jest... Czy on tam wyrzucił książkę? Czy ja dobrze widzę, że on książkę wyrzucił? Okej, zaśmiał się znowu. Czy on wyrzucił... On wyrzucił książkę jakąś. Nowy domek, piwnica, ukryte przejście. Jaki nowy domek? O co ci chodzi? Znikł. Oczywiście, że znikł. On się tak pojawia i znika. Nie wiem, kurde. No... Ja mnie tak przerażają te jego śmiechy. Ja tak nie chcę być w tych tunelach. Dobra, tam jest znowu coś do samego końca prowadzi. Nie wiem, ja już nie wiem, gdzie byłem w tych tunelach. Nie chcę się oddalać za bardzo, bo te głowy jak widzę, to przynajmniej wiem, że jestem blisko jednych z dwóch wyjść. A jak nie widzę tych głów, to nie wiem, gdzie jestem. Dobra, nie wiem totalnie. Ta lampa przynajmniej... O nie, 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 biegnie tu, biegnie tu, biegnie tu. No i znikł znowu. Nie wiem, to jest, kurczę, przerażające. Dobra, nie wiem, nowy domek. Ja wam powiem tak, ja wiem chyba, o co może chodzić. Z tego powodu, że jest taki, są nowe domki w ogóle w Palionowie, bo pobudowaliśmy tutaj. No i troszkę się pozmieniało, więc ja może przy okazji wam to pokażę też, żebyście mogli zobaczyć, co takiego nowego się dzieje na Palionowie. I może o to mu chodziło, no bo raczej chyba, że chodzi mu o nowy domek Dave'a. Nie mam pojęcia, widzowie, nie mam pojęcia, o co mu może chodzić, po prostu może pójdźmy w tamtą stronę do tamtej wioski, ponieważ tam się troszkę pozmieniało i są nowe rzeczy. No i może o tamte domki chodzi, może to jest to, co musimy, że tak to ujmę, no na co musimy spojrzeć, może tak. I uwaga, bo tutaj naprawdę sporo się pozmieniało, że tak wam to powiem, widzowie. Patrzcie, widzicie, jakie tam domki powstały, tu Ała! Ła, tu naprawdę się wiele rzeczy podziało nowych na tym Palionowie i mi się tu naprawdę zaczyna mega podobać, ponieważ tutaj wcześniej był taki domek kloca brzydki, a teraz tu naprawdę, no nie wiem, jak wy to ocenicie, ale mi się to naprawdę podoba. No i tu powstały tak, ten nowy domek, ten nowy domek, ten nowy domek, ten nowy domek i to powstało tutaj i tam jest jeszcze coś takiego. No i teraz tak, piwnica. Który domek ma piwnicę? Czy ten dom ma piwnicę? Wydaje mi się, że nie, ten nie ma piwnicy. Tu nie ma tu zejścia do piwnicy, czyli ten domek nie. To jest jakaś stajnia, więc tej stajni też nie. Tamten na pewno nie ma. Ten, sprawdźmy ten, czy ma? Ten chyba też nie ma piwnicy. Chyba, tak mi się kojarzy, że nie, ten też nie. Ale wiem, że ten miał na pewno, więc chyba... Widzowie, to jest taki znak chyba, że o ten dom chodzi. Otwarte drzwi, był Pennywise w oknie. Ja już szczerze mówiąc niespecjalnie się go boję nawet, bo po prostu wiem, że tylko tak podchodzi do mnie i mnie tak ogarnia, ale dobra, tu jest jako jedyne miejsce, gdzie jest piwnica, więc przeanalizujmy to. O kurczę, dopisałem tu, a nie, 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 nowy domek, piwnica, ukryte przejście. Jest piwnica i jest ukryte przejście. Gdzie jest ukryte przejście? Czy tu? W skrzynkach nic nie ma. Aha! Dobra, mamy to, jest ukryte przejście, dobra, mamy to. Teraz pytanie, co my... O kurde, co on tu robi? No i nie, znikł znowu, czyli tradycyjnie jest głowa Dave'a znowu. O, co on chce nam przekazać? Nie wiem. Kill! O kurde, nie, zabij to, nie. To, co? Nie, dlaczego tu się takie rzeczy dzieją? Dlaczego ja takie pomieszczenia znajduję? Nie wiem, nie chcę tu być, wychodzę stąd, tu jest chyba takie do wyjścia. Czemu nie mogę pływać? Mogę, dobra, mogę, dziękuję, wychodzę stąd, nie chcę być w tym miejscu. Dobra, kolejny nawiedzony domek przez Pennywise'a na Palionowie. To się naprawdę źle zapowiada, widzowie, ja tu naprawdę nie chcę być. To, co się dzieje z tym Pennywise'em, to jest tragedia. Przejął już ten domek, tam już jakieś jest głowy jego i jakieś przejścia podziemne. Nie, tragedia. Tragedia totalna, mi się wydaje, widzowie, że to naprawdę się źle skończy. Mimo tego, że to zaczyna dobrze wyglądać, tu na przykład ta dziura też, no to też ładnie wygląda. Tutaj, patrzcie, tam nawet portal zbudowaliśmy taki piękny. To naprawdę wygląda... Ej, co to jest za kanał? Czy to jest wyjście jedno z kanałów? Ej, czekajcie. Czy to jest jedno wyjście z kanałów? Ja nie wiem, widzowie, co tutaj się dzieje, ale to jest chyba wyjście z kanału, bo to tak wygląda. Jakby to był jeden z tych kanałów. Dobra, czekajcie, idę tam. Zobaczymy, co się wydarzy, tylko muszę tu jakoś zejść. Wow! Ała! Wow, dobra. Tak, to jest kanał! Jak nic, to jest kanał! Nie no, widzowie, to jest jakiś żart przecież. Czyli ten kanał Wychodzi tutaj do samej dziury. Tylko pytanie, jak teraz tym kanałem dotrzeć do samego... O kurde, widzieliście to? Chłop spadł se z wysokości normalnie i znikł. Nawet się nie rozbił. Ja nie wiem. Dobra widzowie, tu jest jakiś kanał. Ja nie wiem, wejdę może w ten kanał. Może on mnie doprowadzi jakoś do samego końca czy coś. Nie wiem, tu są strasznie dużo jakby zakrętów. Tu jest w lewo. Tam coś jest. Tam... Nie widzę końca w ogóle, nie? To są takie dziwne te tunele. Tu jest znowu. Jest prawo, lewo i teraz... Nie wiem, którym... Tu jest tak. No i ja nie wiem gdzie jest w ogóle, jak możemy dojść do końca, nie? Czy ja chcę iść w te tunele? No nie wiem, przydałoby się. O! O!